Dobra, jestem z kotem, strzelałem. Dobra, dead. Następny, proszę. To jest różnie, jak widzę. No, tam jest jeszcze. Dobra, na ciebie, mój drogi, to jeszcze trochę, trochę inną amunicję wziąć. Jesteś właśnie. Zestrzeliłeś tam? Dobry. I jest idę. Dobra, amunicja uzupełniona. Co ty strzelasz? Oh my god, co to jest? Shit. Świetna rzecz, co to w ogóle było? Dobra, już myślałem, że zginę. Fajne to jest. Tylko wyrzut coś jak wyrzutnie rakiet. Dobra, gdzie teraz? Na górę? No, jo. Dobrze, że jesteś, chłopie. Chodź, musimy ruszać do Central Station. Podoba mi się ten poziom. Fajny jest. Mam nadzieję, że słyszą mnie również twoi koledzy. Przekazuję sygnał do nich przez komunikator kombinezonu. Co to kurwa jest? Nazywam się Jacob. Co kurwa jest? Być może już wiecie, że nanokombinezon ewoluuje, zmieniając się w potężną broń biologiczną przeciw obcym. Jednak do zakończenia procesu potrzeba czynnika stabilizującego. Alcatraz na czynnikiem stabilizującym są moje kule. Ja im tak ustabilizuję tętno, że już nie wstaną. Kolegów przydać się wsparcie. Pospieszcie się, zebidy nie będą na nas czekać. Idziemy dalej. Teraz skorzystamy. Granatnik. Wszystko, idziemy dalej. Yo, yo. Tędy na pewno, nie? I pewnie to będzie nowe. Nowa muzyka? I kolejny poziom przed nami. Budynek Hargrave Rush. Główne wejście jest zawalone gruzem, a w środku włączyła się blokada. Systemy bezpieczeństwa pokazują, że podziemny parking jest przynajmniej częściowo otwarty. Stamtąd możesz dotrzeć na parter. Próbki bioprotokołu są w skrzydle badawczym na 11 piętrze. Windy i schody są zablokowane, ale z konsoli zabezpieczeń w lobby możesz zresetować system. Musisz się śpieszyć. Przedostać się do budynku, wsiąść coś tam i wyjść z niego. Zrozumiałem. Czyli teraz będziemy ganiać w jakichś parkingach. No, może być. W sumie... Tak się zastanawiam, czy zbierać te 16 tysięcy na ten nanokombinezon. Czy może już, wydać... To, co zebrałem. No, ktoś mi tam pisał w komentarzu, że pod koniec nawet się nie widzialni. To może być może być przydatne. W sumie gram na trudny. Gram na trudny, więc. Budynek Hargrave Rush jest tutaj. Tutaj? Sorry, tutaj to ja widzę wielką dziurę w ziemi. Nie ma sprawy.
Łatwiej mi było, gdybym szedł sam, a nie z jakimiś przydupasami, którzy nic nie umieją robić, wszystko muszę. I wszystkich sam muszę tak czy siak zabijać. Gdzie? Nie mam zasób dopadnie, że źle robicie, strzelają do moich ziomków. No właśnie. To chciałem właśnie powiedzieć, teren czysty. Tak wyczyściłem, że normalnie mucha nie siada. Co to było? W sumie to... Ho. No proszę. To chciałem właśnie zobaczyć. Wielki karabin maszynowy przenośny. Ulepszy mobilność. Uderzenie z powietrzem. Tropiciel. Supermaskowanie. Szybsza regeneracja żywotności i energii. To mi się przyda. Kurczę, aż mnie boli. No, wydać czy odbicie? Nie, jeszcze potrzymam. Wow. Celownik laserowy. Nie, tam celownik mechaniczny jest laserowy. Przedostać się do budynku Hargrave. Niezbyt skomplikowane zadania, co tutaj są. W jedynce były jakieś takie ciekawsze. Może mapy nie były tak fajnie zrobione jak w dwójce, ale obszar działań był ciekawszy. Znaczy więcej było kombinowania, tutaj mam mniej. Znacznie mniej. Wow. Sugerowałem. Budynek jest zabezpieczony. Musisz przebić się przez garaż. Próbki bioprotokołu są w skrzydle badawczym na 11 piętrze. Musisz przejść przez lobby. Nie ma żadnego lobby. Tam mam jeszcze takie rzeczy. No okej. Czyli co, idziemy wielki boom robić. No, nie. Taką siłę ognia to ja rozumiem. Coś pewnie chciał przywalić. Dużego. Też umiem skakać. No, przeładuj się. Znaczy, przeładuj broń, nie się, to nie automat. Tam jest dwóch, więc zaraz ich wykosimy. No, mogę strzelać też pojedynczy, to przestałem przecież. Celniej, oszczędniej i nawet lepiej. Ale i kość normalnie. Kolejny dead. Teraz ty. Pokaż łepetynę, macki. Co to jest? Świetnie. Ej, tylko mi się amunicja właśnie skończyła. Dobra, będzie trzeba znaleźć jakieś uzupełnienie. Użyj wieżyczki, użyj optyczna masku i użyj. Dobra, ja nie będę tylko karabinku wyrzucać tego karabinu maszynowego. To jest już ciężki karabin, no nie. Wszystko jest spadne. To jest świetne, naprawdę. Bardzo mi się podoba. O, właśnie, tego szuka. Mam skara, weźmy sobie granatnik. I celownik zwykły. Świetnie, ten karabin jest jakoś fajniejszy od tamtego. Dobra, przeładuj. Znowu lepszą amunicję. Nie, już amunicji nie wezmę. No trudno.
To w takim razie weźmiemy sobie, będziemy chodzić dalej w kabinę. Tak jakbym coś słyszał. Nie, wydaje mi się. No może.